Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk i zapraszam Państwa na cykl rozmów, które będą ukazywały się właśnie na kanale Układu Sił. Rozmów o Sojuszu Trójmorza, państwach Trójmorza w myśl konferencji Treaties One Opportunity, która odbędzie się w dniach 18-19 maja w Zielonej Górze. Więcej informacji oczywiście w opisie tego odcinka. Dzisiaj moim gościem jest pan Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego energetyka24.com, co oznacza, że towarzyszyć będzie nam wątek energetyczny. Dzień dobry panie redaktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jednym z celów inicjatywy Trójmorza jest rozwój połączeń energetycznych w Europie Środkowej, w naszym regionie. Wszystko po to, żeby zapewnić akurat Europie możliwość wyboru pochodzenia i tutaj najczęściej pada słowo gaz. Panie redaktorze, jak w praktyce dzisiaj wygląda właśnie ta dywersyfikacja źródeł energii? Gdzie jesteśmy po tych 7 latach? Bo przecież inicjatywa Trójmorza powstała w 2015 roku. Jeżeli chcemy analizować sytuację państw grupy Trójmorza w oparciu o to, jak daleko posunęły się, jeżeli chodzi o dywersyfikację, przede wszystkim dostaw gazu, bo to jest ten surowiec, który jest brany szczególnie pod uwagę, no tutaj trzeba zauważyć na wstępie, że różne kraje tej inicjatywy postrzegają swoje bezpieczeństwo gazowe w różny sposób. Znaczy na jednym biegunie mamy na przykład Polskę, która intensywnie rozbudowuje swoje szlaki dostaw gazu nierosyjskiego i zawiera umowy na dostawy błękitnego paliwa spoza Rosji, a na antypodach tego nastawienia mamy Węgry, które podpisywały ostatnio kolejną długoletnią, bo 15-letnią umowę handlową z Gazpromem dotyczącą właśnie dostaw gazu i tutaj widzimy po nastawieniu Viktora Orbana, po komunikatach, które płyną od szefa jego MSZ-u, Pietera Szijjártó, że Węgry chcą dalej opierać swoje bezpieczeństwo gazowe na Rosji i to właśnie ten wektor jest tutaj dominujący. Więc mamy pewne rozwarstwienie. Mamy brak takiej, myślę, wspólnotowości w tym rozumieniu postrzegania pewnych zagrożeń płynących ze współpracy z niektórymi państwami, jeżeli chodzi o dostawy gazu. Co ciekawe, taka różnica postaw istnieje nawet w obecnej sytuacji, czyli w sytuacji kryzysu gazowego, który wstrząsnął Europą, a który podyktowany był właśnie między innymi działaniami Rosji ograniczającej podaż tego paliwa na rynki europejskie i jednocześnie też blokującej możliwości handlu gazem na różnych platformach. Więc tutaj tkwi pewien problem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Trójmorza jako takiej inicjatywy, która ma doprowadzić do pewnej dywersyfikacji w ogóle dostaw gazu w Europie. Niektóre jego państwa po prostu nie chcą iść w tym samym kierunku, co powiedzmy liderzy, czyli na przykład Polska, ale też Chorwacja. Natomiast warto tutaj zauważyć, że pewnym aspektem, który może nie jest tak intuicyjnie wskazywany jako ta korzyść płynąca z inicjatywy Trójmorza, jest łączenie systemów gazowych, jest budowanie interkonektorów, które stworzą pewną wspólną sieć w Europie Środkowej i każdy taki interkonektor, każda moc przesyłowa, która połączy jeden system z drugim, jest też pewnym aktywem bezpieczeństwa. Jest to wartość dodana do infrastruktury bezpieczeństwa gazowego w Europie Wschodniej, rozumianego również jako pewna konkurencyjność cenowa, bo kiedy rynki się łączą, to zazwyczaj obniża się ceny na tych właśnie rynkach ze względu na opcję konkurencji. Także podsumowując, co prawda mamy tutaj istotne różnice między poglądami poszczególnych państw inicjatywy na kwestię dywersyfikacji, to jednak działania wspólnotowe Trójmorza polegające na łączeniu rynków należy ocenić pozytywnie i takie działania mają już miejsce i mam nadzieję, że będą jeszcze kontynuowane. To jeżeli mamy tyle różnic właśnie pod kątem energetycznym, to czy właśnie te kwestie energetyczne mówią też o jakości tego sojuszu, co prawda politycznego też? To znaczy postawiłbym taką ogólną tezę, że w Trójmorzu nieco brak wspólnego mianownika, to znaczy nie ma czegoś takiego jak tożsamość trójmorska, nie ma Trójmorzan, nie ma pewnego fundamentu, który ten sojusz mógłby zespolić. Mamy oczywiście pewną płaszczyznę geograficzną, mamy niektóre wątki wspólne, jeżeli chodzi o politykę państw tego obszaru, ale brakuje, zwłaszcza na tej płaszczyźnie energetycznej, takiego bodźca, który byłby jednoznacznie spajający dla Trójmorza. To jest coś, co
w pewien sposób upośledza tę inicjatywę, nie pozwala jej dojrzeć do momentu czy do poziomu, który jest postrzegany na przykład w Polsce jako ten postulowany. To może stwarzać problemy, jeżeli chodzi o realizację takiej wizji politycznej, jaka często jest komentowana nad Wisłą, że Trójmorze to będzie taka wewnętrzna równowaga dla starej Unii, w ramach oczywiście Unii Europejskiej, że to będzie jednolity blok państw, który będzie równoważyć wpływy gospodarcze i polityczne na przykład bloku francusko-niemieckiego. No to może być trudne, bo nie ma tutaj tej wspólnotowości, nie ma tutaj tego zakorzenionego instynktu łączącego w państwa w Trójmorza, które mają często sprzeczne interesy. I właśnie na płaszczyźnie energetycznej widać bardzo dokładnie tę sprzeczność interesów. Na przykład właśnie w interesie Polski, ale też krajów bałtyckich, leży odciąganie Rosji od płaszczyzny europejskiej, od handlu z Europą, jeżeli chodzi o surowce energetyczne i w ogóle energię. I dlatego te kraje tak dużo inwestują w dywersyfikację i też starają się odrzucić Rosję jak najdalej od europejskiego teatru działania. Tymczasem na przykład właśnie Węgry, ale też do pewnego stopnia Bułgaria, zachęca wręcz Rosjan do tego, by współpracowali z nimi w płaszczyźnie energetycznej i to nie tylko chodzi o dostawy gazu, ale na przykład o realizację takich projektów jak elektrownia jądrowa w Paksz, która jest budowana za rosyjskie pieniądze i z wykorzystaniem rosyjskich technologii. Panie redaktorze, ale też żeby nie pozostawić słuchaczy z takim poczuciem niedosytu, też z brakiem pozytywnych wniosków, jednak są projekty, które są realizowane w ramach inicjatywy Trójmorze, które powstają, rejestrowane też projekty energetyczne. Mamy rozbudowę terminali LNG, mamy budowę, powstaje infrastruktura do przesyłu i właściwie do magazynowania gazu oraz energii elektrycznej. Gdybym mógł poprosić pana redaktora o wskazanie takich najważniejszych projektów, tego co właściwie udało się dotychczas zrealizować. Tak, na pewno do tego grona projektów należy zaliczyć inwestycje w odbiór gazu skroplonego, czyli LNG w Polsce i w Chorwacji. Mowa tutaj o terminalu w Świnoujściu, o terminalu na wyspie Kyrk, a także o planowanym terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej. Do tego można się doliczyć terminal w Kłajpedzie, który również jest jednostką FSRU, a już od 2014 roku funkcjonuje. No więc mamy tutaj przede wszystkim właśnie odbiór gazu z kierunków głównie nierosyjskich. Do tego trzeba też dodać infrastrukturę przesyłową, czyli wspomniane już tutaj wcześniej interkonektory gazowe, ale też interkonektory elektroenergetyczne. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje w krajach bałtyckich, gdzie mamy budowę gazociągu Polska-Litwa, ale też przyłącza mostu elektroenergetycznego, który pozwoli odseparować Litwę, Łotwę i Estonię od rosyjskiego, czy jeszcze wręcz sowieckiego systemu elektroenergetycznego. Wewnętrzne interkonektory również są bardzo istotne i tutaj Polska prowadzi swoje gazociągi na przykład na Słowację, ale też na Ukrainę, która co prawda do Trójmorza nie należy, natomiast jest państwem moim zdaniem jak najbardziej wchodzącym w obręb regionu zainteresowania tej inicjatywy. No i też warto zwrócić uwagę na to, że Trójmorze staje się powoli zagłębiem europejskiej energetyki jądrowej, bowiem szereg krajów z tego bloku buduje albo zamierza budować atom u siebie. No i tutaj można wskazać na Bułgarię, Czechy, Słowację, Węgry, Polskę. To są te państwa, które będą rozwijać wkrótce energetykę jądrową lub już ją rozwijają. Więc to są te inicjatywy, które myślę, że mogą służyć jako taki kościec energetyczny Trójmorza i to są inicjatywy moim zdaniem słuszne i wzmacniające europejskie bezpieczeństwo energetyczne. Tak jest. O energetyce również będziemy rozmawiać na konferencji właśnie poświęconej Trójmorzu, konferencji Trees One Opportunity, która odbędzie się w maju właśnie w Zielonej Górze. Dzisiaj serdecznie dziękuję. Naszym gościem był pan Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego Energetyka24.com. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję również.